Proszę Państwa, relacjonujemy na żywo porwanie burmistrza Osborna na dachu Oscar Tower. Chcesz, żebym błagał? Nie licz na to! Świat pozna prawdę, zanim pozbierają cię z chodnika. Powiedz im, co zrobiłeś! Ja... nigdy... Wszystko, co masz, zbudowałeś na kłamstwach! Kłamstwach! Ukradłeś mi firmę! Pomysły! Powiedz prawdę! Prawdę. Dobrze. Prawda jest taka, że tak naprawdę byłeś cokolwiek wart, pracując dla mnie! Prawda jest taka, że nie mogłeś się pogodzić z tym, że jestem lepszy! Jesteś nikim od to! Zawsze będziesz zerem! Otto, całe życie chciałeś pomagać ludziom. Proszę. To nie ze mną powinieneś walczyć. Ale jak sobie chcesz. Zostało mało czasu, proszę! Nie oddam surowicy, dopóki Osborn nie zapłaci za swoje! Przecież już pogrążyłeś Osborna! Nie! On zawsze wychodzi z opresji cało! Niech najpierw traci wszystko! Dość tych gierek! Ruchy, ruchy! Ah!
zawiodłem się, Parker. Wiedziałeś? Próbowałem cię ostrzec, Peter, ale nie słuchałeś! Wiedziałeś! Nie pozwolę ci wygrać! To zbyt wiele dla mnie znaczy! Ale nie więcej! Niż dla mnie! Niezmęczony. Zraniony. Otto! Przestań! Jeśli chcesz zmienić świat, musisz być w stanie podejmować naprawdę trudne decyzje. W pełni się z tobą zgadzam! Nie! Nie! Jak syna. Wiedziałem, że się ode mnie odwrócisz, tak jak cała reszta. Ja? Odwrócę? Ubóstwiałem cię, twój umysł. Sumienie, chęć niesienia pomocy, to, że się nie poddawałeś! Bo ludzie tacy jak ty i ja mają powinność. Mamy obowiązek wykorzystywać talent, żeby służyć innym. Nawet jeśli nas nie doceniają! Musimy robić to, co najlepsze dla słabszych od nas. Bez względu na to, czy to rozumieją! Nie mylisz się! Zawsze byłeś dla mnie wzorem! I wszystko przekreśliłeś! Tak, oczywiście. Masz rację, Peter. Teraz to widzę. Interfejs neuronowy pomieszał mi w głowie. Ale naprawię to. Razem to naprawimy. Ty i ja.
jeśli mi pomożesz. Zrobię, co w mojej mocy. Postaram się o najlepszą opiekę. Nie! Jeżeli mnie zamkną, zabiorą mi ramiona! Będę tkwił w tym bezużytecznym ciele! Proszę, Peter. Wiesz, że nie byłem sobą. Mówiłeś, że nigdy mnie nie opuścisz. Obiecałeś. Pamiętasz? I oczywiście możesz być spokojny, że nie zdradzę twojej tajemnicy. Zrób to, co uważasz za słuszne. Tylko to nam zostało. Peter? Nawet jeśli boli jak diabli. Peter, dokąd idziesz? Peter! Peter! Jeszcze się nada. Musimy zużyć całość, żeby zrobić więcej dawek. Ile to potrwa? Godziny. Może dzień. A gdybyśmy kogoś teraz wyleczyli? Nie starczyłoby dla pozostałych. Dam ci chwilę. Wszystko będzie dobrze. Mam tu odtrutkę. Zdejmij tę maskę. Chcę zobaczyć twarz bratanka. Wiedziałaś? Już od jakiegoś czasu. Nie chciałem cię martwić. Bałam się. Ale jestem z ciebie taka dumna. Ben też byłby dumny. Ocaliłeś tak wielu ludzi. Nie wiem, co mam zrobić. Wiesz, Peter. Thank you.
Jak? Hej, Mary Jane Watson, zastępca redaktora. Gratulacje! Dzięki. Wiedziałem, że się uda. A co u ciebie? Znalazłeś pracę? A, nie, ale... Zaraz przyjmę zamówienie. Dziękuję. Mhm. A właściwie to rozważam zmianę zawodu. Hmm? Chyba zostanę szefem kuchni. Przepraszam, ale... jesteś naukowcem. I to świetnym. Podczas ostatniego projektu stworzyłem potwora, który niemal zniszczył miasto, tak więc... No tak. W sumie... robisz obłędne kary z kurczakiem. To prawda. Ale pierożki mi nie wychodzą. Wyjeżdżasz? A, moje nowe mieszkanie jeszcze nie jest gotowe, więc przez tydzień będę pomieszkiwał u Milesa. Albo mógłbyś też mieszkać u mnie. No chyba, że nie chcesz. Nie, to znaczy tak. To znaczy nie, że nie chcę, w sensie, że chcę, ale... O ile ty chcesz. Zawsze tego chciałam, Beat. Ja też.
jestem jakimś ekspertem, ale sęk w tym, jak ją zaprosisz. Za bardzo się stresuję. To gdzie chcesz to postawić? Może być tutaj. Dobra. Słuchaj, Pete. No? Chciałem pogadać o czymś, czego nie mogę powiedzieć mamie. Co jest? No... dzieje się coś dziwnego. Z moim ciałem. A... o... no wiesz, jesteś w takim wieku, że twoje ciało zaczyna się zmieniać, więc mogłeś zauważyć, że w pewnych miejscach na przykład... Nie, nie to. Wiesz co, chyba lepiej będzie, jeśli ci pokażę. Nie. Trochę dziwne, nie? Czy ja wiem? Byliśmy tak blisko. Będę szukał dalej. Znajdę to lekarstwo. Na pewno. Kocham cię, synu.